Floryda, popularny Sunshine State, istny raj na ziemi, wakacyjna destynacja wielu Amerykanów i ludzi z najdalszych zakątków świata. Jak jest mój plan podróży po Florydzie? Po pierwsze Miami, a tam słynna Miami Beach, najstarszy oceanarium w USA, Blader Park w Everglades National Park i spotkanie oko w oko z aligatorami oraz Muzeum i Ogrody Biscaya. Po drugie, Fort Lauderdale, gdzie można wpaść w listy plaż okolic. Po trzecie, Key West, najdalej wysunięty na południe USA punkt i dom Hemingwaya. Po czwarte, Orlando i powrót do dzieciństwa w Disneylandzie. Po piąte, Kissimmee, jezioro Tohopekaliga, leżące w samym sercu Florydy, gdzie z całą głębią można poczuć klimat południa Dixielandu. Po szóste, Cape Canaveral i wszystko to, co związane z kosmosem. Po siódme, Saratosa, czyli kulturalna stolica Florydy. Po ósme, Fort Myers z licznymi polami golfowymi i plażami. Po dziewiąte, Tampa, a tam twórczość Salvadora Dali. Po dziesiąte, Jacksonville, poznanie historii niewolnictwa w Kingsley Plantation. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.